Dzień dobry, Pani Burmistrz. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Święto miasta, Pani Burmistrz, mamy już poza sobą. Proszę o podsumowanie tego dnia. Lubawka da się lubić. Pierwszy raz święto Lubawki było przeprowadzone w ciągu jednego dnia. Tak były dobrane zespoły i program artystyczny, żeby wypełnił 12 godzin dla mieszkańców czas od 12 w południe do 24 o północy. W rynku działo się cały czas. Początek było dla dzieci, cały blok programów i teatrzyków. Później było dla młodzieży, a na wieczór dla dorosłych pełny występ artystyczny trzech praktycznie zespołów. After Party, Lukas i Wały Jagiellońskie. Mam nadzieję, że ukontentowało wszystkich mieszkańców Lubawki, ale też wszystkich, którzy nas odwiedzili. Porcja muzyki i zabawy wystarczająca chyba dla wszystkich zainteresowanych w tym zakresie. Pani Burmistrz, po raz pierwszy Pani to organizowała. Trzeba będzie coś zmienić na przyszły rok? Pomyśleć o jakichś innych zmianach? Każda rzecz, czy każda impreza, która jest organizowana, powinna być w miarę cykliczności udoskonalana, poprawiana. W tym roku do Święto Lubawki było zrobione w jeden dzień, po to, żeby właśnie skomasować w jednym dniu moc atrakcji, żeby tego nie rozdzielać na dwa dni, bo nie było na tyle pieniędzy, żeby zorganizować dwudniowe, pełne takie dniowe dni Lubawki. Dlatego żeśmy doszli do wniosku, że lepiej zrobić to w jeden dzień, a więcej niż rozciągać to na dwa dni. W tym roku między występami już wprowadziliśmy pewną zmianę, a mianowicie konkursy robione zostały. Bardzo mi się podobał sposób wyłonienia, wyciągnięcia z tłumu, z publiczności chętnych do na przykład picia wody przez słomkę. Panowie nie do końca wiedzieli, po co się zgłaszają, a zabawa była przednia. Wiem z informacji takich, bo chodziłam po rynku, rozmawiałam z ludźmi i podpytywałam się o wrażenia, że te konkursy właśnie zrobiły takie urozmaicenie tej tegorocznej imprezy. W przyszłym roku tak, już wczoraj żeśmy się spotkali i poomawialiśmy i te dobre rzeczy tej imprezy, i to, co nie za dobrze zafunkcjonowało, to już jest wypisane i wiemy, co należy poprawić w przyszłym roku. Będziemy się starać urozmaicić i poprawić tą imprezę. Być może będzie dwudniowa, chociaż nie jestem do końca, w tej chwili nie jestem w stanie powiedzieć na pewno. Wszystko będzie zależało od tego, jakimi środkami będziemy dysponować. Będę i optuję za tym, żeby ta impreza w przyszłym roku, na przykład Dni Lubawki czy Święto Lubawki, była nie tylko w rynku, ale rozciągała się od rynku na przykład po Park Wawra, przez deptak, jakim naturalnym jest ulica Kamiennogórska. To będzie wymagało naprawdę dużego przedsięwzięcia i będzie wymagało dużo więcej środków, niż było to w tym roku przeznaczone na Święto Lubawki, ale też dużo większego zaangażowania. Kontakty z wystawcami, kontakty ze straganami, które mogłyby zafunkcjonować właśnie poprzez całą ulicę Kamiennogórską, są i wykorzystamy je właśnie w przyszłym roku. W tym roku ja powiem szczerze, że bazowałam na koncepcji, którą przedstawił jeszcze poprzedni dyrektor Domu Kultury. Ona była troszeczkę później zmodyfikowana już podczas jego nieobecności, ale ja już wiem, z czym mam do czynienia i od zewnątrz, i od wewnątrz tej takiej organizacji, i pewne przemyślenia już mówię, żeśmy podjęli, i harmonogram i koncepcja już się zrodziła, a później tylko trzeba będzie dopracować, doszlifować tą imprezę na przyszły rok. Ciekawa sprawa się urodziła, myślę o konsultacjach społecznych. Kto wpadł na taki pomysł, aby zapytać przy okazji Święta Miasta mieszkańców gminy i nie tylko o inwestycjach w mieście i gminie Lubawka?
No powiem nieskromnie, że wpadłam na ten pomysł. Ja uważam, że nie tylko ja mam pomysły dobre, nie tylko radni mają pomysły dobre, ale przede wszystkim mieszkańcy. Więc jak mamy kilka pomysłów do zrealizowania, to kolejność czy akceptacja tych pomysłów powinna być przede wszystkim zrobiona przez naszych mieszkańców. Dlatego przy okazji tego święta, przy zgromadzeniu takiej dużej liczby mieszkańców, uważałam, że należy coś takiego zrobić, zapoczątkować. I odbyło się to moim zdaniem bardzo dobrym echem się odbiło. Osoby się wpisywały, wyrażały swoją opinię co do potrzeby poszczególnych imprez kulturalno-sportowych. Bo nie pytałam o wszystkie imprezy, bo też była taka, padła informacja, dlaczego nie pytam o wodociągi. Kulturalno-sportowe, takie rzeczy jak wodociągi czy jak drogi, to rzecz oczywista, że należy robić to w miarę dostępnych środków i w miarę zapotrzebowań mieszkańców. I są do tego inne środki, inne fundusze. Natomiast tutaj to jest coś, co widać tylko na zewnątrz i coś, co powoduje takie uprzyjemnianie życia dla naszych mieszkańców. I o to chodziło. Pani burmistrz, o jakich mówimy o inwestycjach? Co pytaliście mieszkańców? To, co mamy, to, co zostało w jakiś sposób nam przekazane przez poprzedników, przez stok narciarski, skocznia, zalew Bukówka i pokazał się ostatnio z prawa delfinka. Co to jest ten delfinek właśnie? Tak dużo osób pytało delfinek. No coś nazwa z kąpaniem, pływaniem. Delfinek, tak właśnie. To jest już po Orlikach, po Królowie Sportu, następny projekt, który będzie realizowany wspólnie z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego oraz z Ministerstwem Kultury. To są takie mini kryte pływalnie, mini baseny kryte. One z założenia mają być realizowane przy obiektach szkolnych. I to jest połowa, właściwie nie, 1/4 z wielkości basenów olimpijskich, czyli długość chyba jest jego 16 metrów i z założenia ma być właśnie wykonana przy szkołach. Mamy miejsce na to przy szkole? Teoretycznie mamy 3 szkoły. Jest to Miszkowice, szkoła zespół szkół w Lubawce i zespół szkół w Chełmsku Śląskim. Zabiegam o to, żeby dostać delfinka w pilotażu, bo w tym roku ma prawdopodobnie być pilotaż z Urzędu Marszałkowskiego. Zabiegam o to, żeby dostać ten pilotaż. Gdzie będzie on realizowany i czy będzie realizowany, oczywiście będę się pytała nie tylko radnych, ale również mieszkańców. Mieszkańcy zadecydują, która lokalizacja według ich jest najwłaściwsza po to, żeby mieć tego delfinka. Czy delfinek jest nam potrzebny? To też o tym już wstępnie wypowiedzieli się mieszkańcy 18 lipca, bo z tych 4 inwestycji właśnie delfinek zyskał największe poparcie. Równolegle rozpatruje możliwość otworzenia kąpieliska takiego odkrytego. Mamy miejsce stary basen w Lubawce. Z tego, co do mnie dociera, przynajmniej prawnie, jest problem z uruchomieniem tam kąpieliska otwartego. Są różnego rodzaju przeszkody w tym zakresie, chociażby stan techniczny niecek, brak akceptacji władz sanitarno-epidemiologicznych do otworzenia takiego kąpieliska w tamtym rejonie. Będę się starała w jakiś sposób wygospodarować albo załatwić możliwość wykonania tam mini kąpieliska albo większego kąpieliska. A jak nie, być może otworzymy, znaczy całą siłę skoncentrujemy przy Bukówce. Równolegle rozpatruję różne możliwości. Należy w tej chwili przede wszystkim ustalić prawnie możliwości wykonania takich zadań i otwarcia takich obiektów.
To dla uspokojenia, że nie zasypuję gruszek w popiele, jest to dla mnie bardzo ważny temat, ale pewnych rzeczy prawnych nie jesteśmy w stanie przeskoczyć nawet przy dobrej woli. Jeżeli będzie delfinek, to też będzie jakaś woda do skorzystania przez mieszkańców, może nie odkryta, bo to nie będzie na powietrzu, ale będzie to przykryte. No jest jakiś sposób zapewnienia korzystania z wody, przynajmniej dla naszych młodych obywateli. Panie burmistrz, dużo osób podchodziło i nie bało się podpisywać imieniem, nazwiskiem o tych nowych inwestycjach. Myślę, że to jest dobry strzał w samą dziesiątkę i te następne inwestycje też będzie można pytać społeczność. Oczywiście. Wszystkie inwestycje, które robi urząd, które robi rada, które robię ja, są przede wszystkim dla mieszkańców, więc nie można im przyciągać inwestycję, która będzie stała i nie będzie użytkowana. To oni mają powiedzieć, że chcą tak delfinka, że chcą stoku, że chcą bukówki, bo to z tych obiektów będą korzystać przede wszystkim nasi mieszkańcy. Może to też i pomoże Radzie Miasta przy wybraniu też, prowadzeniu pewnego kierunku. Nie będzie takiej kłótni, to chcemy, to tu. Społeczeństwo też coś będzie chciało. Ja już mówiłam na ostatniej sesji, że w tym roku poprzez różnego rodzaju prace, ale przede wszystkim to jest dla mnie nowa sfera zadań takich samorządowych, mimo że jako starosta prowadziłam powiat, to gmina rządzi się troszeczkę innymi zasadami. I wejście w takie szczegóły w samorządzie gminnym wymagało ode mnie czasu. Te pół roku już pobieżnie ogarnęłam urząd i ogarnęłam tutaj zasady funkcjonowania urzędu gminy i powoli właśnie przechodzę już do działań takich inwestycyjnych i do działań dla mieszkańców. Więc przede wszystkim nie zdążyłam w tym roku przygotować pola do przygotowania budżetu obywatelskiego, co jest moim naprawdę marzeniem i moim zadaniem na rok przyszły. Ale po analizie doszłam do wniosku, że można przygotować ofertę w konkursach już na przyszły rok, żeby mieszkańcy mogli zebrać się w jakoś nieformalne gremium i żeby powiedzieć, żeby mieszkańcy mieli możliwość powiedzenia, co im jest potrzebne, czy jest im potrzebna siłownia, czy jest im potrzebny plac zabaw i w którym miejscu. Od tego jestem ja, od tego jest Rada Gminy, od tego jest urząd, żeby właśnie wykonywać te rzeczy, które są potrzebne większości mieszkańców na danym terenie. Panie burmistrz, gdzie można te wpisy dokonywać? Jeszcze myślę o tych konsultacjach społecznych. Jeżeli chodzi o inwestycje, te, które były powiedziane na Święcie Lubawki, to są cztery inwestycje. Stok narciarski, skocznia, zalew Bukówka i delfinek. Na parterze, w biurze, gdzie przyjmowane są meldunki, gdzie są wydawane dowody osobiste, biuro przyjmowania wniosków i podań, tam jest lista, na której można się jeszcze dopisywać do końca lipca tego roku. Panie burmistrz, dziękuję za rozmowę. Dziękuję panu, dziękuję państwu.